Piotrek, dopiero co wróciłeś, rozpocząłeś sezon w ubiegłym miesiącu. Miałeś poważną kontuzję, raczej poważną zabieg we wrześniu, miałeś dłuższą przerwę. Początkowo te twoje wyniki nie zadowalały ciebie, mnie tam pchał, wyrzucałeś po 63 metry. To było trochę pewnie męczące, prawda? No, było męczące. Myślałem, że ten sezon zacznę z trochę z wyższego C. Okazało się, że jednak 63 to był mój maks jak na początek sezonu. No ale ze startu na starcie rozkręcałem. Wiadomo, że byłem niezadowolony, bo wiedziałem, że mogę już dać dużo, dużo dalej. No ale spokojnie, no, widać, że po ostatnim starcie, że wszystko ok, wróciło do normy. Mam nadzieję, że jeszcze jeden, dwa starty w okolicach 66,5, 7,5 bardziej umocnią psychicznie i będę mógł na Mistrzach Świata w Degu rzucić tam, no, dosyć fajny wynik. No właśnie mówiłeś w wywiadach, że jak nie będzie tych 67 w maju, to nie będzie 70 potem, ale ten progres jest stale. Nie, no fajnie, bo z zawodów na zawody, co powiedzmy pół metra, metr, 70 centymetrów rzucałem dalej, więc ten progres jest i to jest najważniejsze. Ale mówię, jeżeli człowiek myśli o rzucaniu 70 metrów w sezonie, no to niestety trzeba sezon zacząć 67, 68, bo 70 metrów w dzisiejszych czasach, czyli na czysto, bo era koksu się skończyła już bardzo dawno temu, z czasów NRD, RFN, więc na czysto rzucając jest naprawdę bardzo ciężko i czasami brakuje tych 20-30 cm, żeby wejść do tego grona 70-metrowców. Troszkę narzekałeś, że przez tą przerwę przybyło ci parę kilogramów. Czy w związku z tym jakaś specjalna dieta? Nie, diety nie mam, tylko po prostu zacząłem jeść, a nie żreć, jak to było wcześniej. Wiadomo, że więcej ryby, troszkę więcej ruchu, biegania, ale nie, no, nie mogę też jakoś tak strasznie chudo wyglądać, bo ten dysk waży trochę, trzeba go rzucić na 70 metrów albo 60, tam powyżej 67, więc ta masa jest potrzebna. Może nie aż tak duża jak moja, ale jest potrzebna. A propos tego progresu, na diamentowej lidze było 66 prawie metrów, czy tam nie, powyżej 66, trzecie miejsce. Teraz w ubiegłym weekend w Krakowie 67,97, tak? Dobrze mówię? 3 centymetry zbrakło do 68. Powiedz, kiedy będzie to optymalna forma? Nie, no, mam nadzieję, że optymalna forma będzie na Mistrzostwa Świata w Degu, prawda? Jeszcze jest 2 miesiące treningów. Mam teraz najbliższe starty Sztokholm, Kusociński, później Paryż, później Mistrzostwa Świata w Rio, w Brazylii, wojskowe. No i Mistrzostwa Świata w Degu. Mam nadzieję, że tam będzie największa forma, bo jeszcze troszkę pracy mnie czeka i że, no i muszę potrenować trochę, no tak ciężko bym powiedział. No, na wrześniu chyba będziesz gotowy, bo to jest jeszcze sporo czasu, ale na te Mistrzostwa Świata Wojska w Rio, to jest lipiec, tak? Początek lipca chyba. Myślisz, że Tak, w lipcu. to już będzie ten moment, że gdzieś zapiesz tą formę? Nie, lipiec to na pewno nie będzie, to będzie moment, gdzie będę miał optymalną formę. No nie można, że przez miesiąc utrzymywać maksymalnej formy. Dwa, maksymalnie trzy tygodnie zgadza się, jednak nie. Z tego co wiemy, rozglądałem się, że zawodnicy tam Kowago czy jakiś tam Bogdan Pisiennikow nie przyjeżdżają, więc będę tak naprawdę z tej czołówki światowej. Będę tylko tam ja, więc wynik w granicach 62-3 metrów na pewno da zwycięstwo i od razu tam zaczynam również ciężko trenować po 2 razy dziennie, bo jadę tam 17 lipca, wracam 24. Jak wygląda w ogóle trening na najwyższym poziomie światowym discobola? No nie jest jakiś to straszny trening, jednak no, wszystko da radę się wytrzymać. W poniedziałek powiedzmy rano rzucamy, we wtorek i w poniedziałek po południu robimy siłownię, we wtorek robimy rzucanie po południu, jakieś tam sprawność, skoki. Środa jest to sama siłownia. Czwartek jest to samo co w poniedziałek, w piątek jest to samo co we wtorek i w sobotę jest to samo co w środę. Więc nie jest to tragedia, już się do tej ciężkiej pracy przyzwyczaiłem. No i nie, no to mi sprawia nadal jeszcze przyjemność i dlatego trenuję. Jak przestanie mi to sprawiać przyjemność, ta ciężka praca, to wtedy powiem, że czas skończyć. Ale dla takiego laika to pewnie każdy tak myśli, że to jest bardzo monotonny trening, prawda? Mówiłeś o 300 rzutach tygodniowo, siłownia i praktycznie to samo cały czas. Są jakieś rozmaicenia? Nie, no mówię, no tak jak każda praca, prawda? No po pewnym czasie staje się wszystko monotonne, więc robimy różne tam czy tam inne ćwiczenia, które no niby te same partie mięśni, jednak inaczej w inny sposób wykonywane. Ale mówię, no te ćwiczenia, żeby rzucać dyskiem, trzeba powiedzmy robić rwanie, wciskanie leżąc, przysiady, zarzut, rozpiętki.
Więc cały świat tak robi, świat tak trenuje, więc tego nie można zmienić. To są powiedzmy 5-6 ćwiczeń takich podstawowych. A przepraszam, że ci przerwę, to są ćwiczenia na ciężarach maksymalnych, czy raczej takich troszeczkę mniejszych, żeby tą dynamikę zachować? Nie, no jeżeli chodzi o ćwiczenia, są, mówię, standardowe. Obciążenia takie, jeżeli jesteś w ciężkim treningu, są to ćwiczenia, no powiedzmy, optymalne ciężary. Jeżeli przygotowujemy się już do łapiemy formę, rzucamy coraz dalej dyskiem, coraz większa szybkość, no, to już nie można zamulać się na maksymalnych obciążeniach, tylko po prostu robić szybkie, krótkie ruchy, żeby jak najwięcej dynamiki. To jest bardzo, bardzo ważne, a powiedzmy, no, na niektórych ćwiczeniach, no może nie jesteśmy jakimiś wielkimi osiłkami, ale wielu zawodników tej już najwyższej klasy, moich kolegów, no myślę, że z niektórymi ciężarowcami nawet na jakichś tam przysiadach czy rwaniu mogliby no, porywalizować. Może nie wygraliby, ale by byli bardzo blisko zwycięstwa. A tam ja się na tym wody. Jest tu ciężka i jest tu fajnie. Ale od niej uciekasz. Ona cię nie rozciąga.